Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pojawi się gości specjalni. Są to Smurfy. Jest to seria Poszukiwacze zaginionej wioski. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym odcinkiem, to przechodzimy dalej. Przed chwilą wspomniałam, dzisiaj zajmiemy się Smurfami po raz kolejny. Otworzymy dzisiaj sobie kilkanaście paczuszek, saszetek z naklejeczkami smurfowymi oraz otworzę po raz pierwszy, ponieważ jeszcze nie widziałam w środku tego albumu. I po prostu poprzyklejamy i zobaczymy, co nam się trafi. Mam nadzieję, że tym razem będę miała szczęście co do tych smurfów, ponieważ ostatnio stickersy, no prawie nic nowego. Ale mam nadzieję, że chociaż to mi wyjdzie, więc za chwilę się widzimy tutaj z bliska, tylko będziecie widzieć moje dłonie. Zanim rozpakuję te saszetki z naklejkami, to przykleję te, które rozpakowywałam w poprzednim odcinku. Najpierw wam pokażę album i to, ale to teraz wam wszystko opowiem co i jak. Dobrze, i tak prezentuje się nasz album z bliska. Kupiłam go za 5 zł i teraz od razu wam powiem, gdzie można dostać takie albumy oraz naklejki. Naklejki oraz album można dostać w każdym prawie markecie, znaczy kupiłam go na stacji, ale dzisiaj widziałam, bo jak byłam z mamą w Tesco, że widziałam, że też już są te albumy dostępne w markecie, więc pewnie w waszych też będą. Oraz w kioskach ruchu powinniście też również te naklejki czy albumy znaleźć. Dobrze, jedna saszetka tych naklejek na stacji widziałam, że kosztuje 2,50, nie wiem jak u was. No, jeszcze mam tutaj taki multipak. Kupiłam go w Stokrotce za 15 zł, 6 saszetek plus jedna gratis. I taki sobie zestawik kupiłam i dzisiaj z wami te wszystkie naklejki otworzę. Zacznę może od albumu, od otwarcia go, ponieważ jestem bardzo ciekawa, jak on wygląda w środku. Okej, i teraz otwieramy. Tutaj jeszcze w tym opakowaniu mamy dwie saszetki gratis do tego albumu. Za 4,90 album oraz dwie saszetki naklejek, no to naprawdę się moim zdaniem opłacało. Tutaj mamy jakieś napisy po innym języku. Nie wiem, jakie to jest. Los... Aha, tu są jeszcze lepiej, bo to są z dwóch różnych języków innych. Dobra, zaraz przyjrzymy się tym saszetkom z bliska. Ale najpierw przyjrzyjmy się temu albumowi. Trochę zmieniłam położenie kamery, aby było wszystko widać dobrze. I teraz zobaczymy, co się tu znajduje. O, widzę, że na pierwszej stronie jest Papa Smurf i tutaj jakieś są zadania czy coś. Tutaj już jest strona z naklejkami, tutaj również. Tutaj zauważyłam, że po środku jest jakaś gra w poszukiwaniu zaczarowanego lasu. Tutaj są do wyklejania pola. Tutaj dalej można tutaj wyklejać naklejki i tutaj są kolorowanki, tak samo było z przodu. Jeszcze z tyłu zobaczę. I tutaj oczywiście Gargamer z swoim kotkiem. Dobrze. Zaczniemy od tych naklejek, które już otworzyliśmy w poprzednim odcinku. Zacznę od tej takiej najciekawszej moim zdaniem. Jest numerek 137. Szukamy w swoim albumiku. Tutaj mamy 118, 137. Tutaj. O tutaj. O tutaj wam pokażę. Tutaj będzie. O. Tutaj musiałam sobie trochę tak przesunąć, abyście wszystko widzieli. I teraz nie mogę otworzyć. Ok, i teraz przyklejamy. Oczywiście nie robię tego idealnie, bo się nigdy nie da idealnie po prostu zrobić, ale jako tako chyba wygląda. Dobrze. Kolejna naklejeczka ma numerek 153, więc wertujemy kartki i szukamy. Ok, znalazłam.
I teraz otwieramy. Powiem Wam, że bez paznokci trudno rozdzielić po prostu te naklejki. Tak, pewnie słyszeliście mojego psa, ale nie zwracajmy na niego uwagi. Ważniejsze są smerfy naklejeczki, które teraz właśnie naklejam. Ciamajda. Ok. Druga naklejeczka już jest przyklejona. Czas na trzecią. I tak się prezentuje. I to jest numerek 125. Ok, znalazłam. I teraz przyklejamy. I przyklejamy sobie dość prosto, aby to ładnie wyglądało. Ups, już widzę, że trochę tak krzywo, ale no cóż, zdarza się. Teraz numerek piąty. O, właśnie teraz zauważyłam, że to będzie dół i połowa głowy ważniaka. Przyklejamy równo, staram się to zrobić przynajmniej, ale widzę, że nie, bo tutaj już tak dziwnie jest ta naklejka. O, krzywo w ogóle jest zrobiona ta naklejka, więc się nie da prosto tego zrobić. I nawet nie pod kolor jest. Wszystko nie tak. No coś... Nie wiem. Coś dziwnego. Kolejna postać to jest naklejeczka z numerkiem 131. Tutaj 131. Ok. I mamy głowę wierzbinki. I przyklejamy. I przyklejamy. Ok. O, tutaj już bardziej dopasowali. Dobrze. Dobrze. Teraz czas na saszetki, które były dołączone dodatkowo do albumu. I jak widzicie, mamy tutaj dwa różne napisy w różnych językach. Zacznę może od tego bardziej mi znanego może, chociaż i tak nie znam. Nie wiem, czy to jest włoski, czy chyba ta La Aldea Esconida Dida. Dobra, otwieramy. I patrzymy, co tu mamy. I o, chyba jeszcze nie wzięłam wszystkich. Okej. Okay. Dobra, mam wszystkie, zobaczmy. Nie, jeszcze jedna. O, znowu. Dobra. Więc zobaczmy, co my tu mamy. Mamy tutaj taką rysunkową. Mamy fragment z bajki. Kolejną rysunką, czy mi się wydaje, czy to jest... O, już mamy obrazek cały, ale fajnie. Za chwilę przykleję smerfetkę oraz ważniaka takiego na fajnym tle. Dobra, no to teraz przepraszam za problemy techniczne. I teraz poszukujemy tego ważniaka. Ma numerek 3, już znalazłam. Ok, i teraz przyklejamy. Ok. I mamy tutaj ważniaka. Kolejna naklejeczka 148. Tutaj na tym rysunku widzę, że to będzie smurfetka. Więc ją przyklejamy pod numerkiem 148. Oj, chyba coś źle przykleiłam, ale dobra. Ale nieźle. Ok, i mamy. Czas na numerek 29. I mamy tutaj Ciamajdę. Chyba tak. Wspinającego się. O. Tak w ogóle to zauważyłam, że ten album to jest opisana, w tym albumie jest opisana cała przygoda z właśnie tej części poszukiwaczy zaginionej wioski. Więc bardzo fajnie. Teraz tego nie będę oczywiście czytała. No, może zrobię osobny filmik, w którym pokażę Wam całą kolekcję, jak wygląda album. Przy okazji Wam poczytam tą bajkę, co jest w ogóle napisane w tym albumie. Dobrze. A my przechodzimy już do dwóch ostatnich naklejek, które tworzą nam jeden obrazek. Jest to numerek 167 i 168. Ok, znalazłam już tą stronę i teraz przyklejamy. Ok, przyklejamy. Tutaj właśnie nie wiem, jak to będzie. Ok, chyba jakoś tak. Dobrze. Ok. No, nie jest najgorzej. I teraz druga połóweczka. Przyklejamy.
Staramy się, aby tutaj było wszystko równe dość. Bo tutaj. O. Dobra. Jest dość równo. I my otwieramy kolejną saszetkę. Otwieramy. O! Kolejna taka bardzo fajna, z tym takim fajnym, śmiesznym tłem. Dobra. Mamy tu tego osiłka. Tak. Katastrofa. Takie mamy naklejeczki, przyklejamy i do Was później wracam. Ta naklejka to numer 16. Tutaj przykleję. Tak się prezentuje. Tutaj mamy numerek 158. Od razu na tej stronie 160. Przestraszone smerfy są pod numerkiem 70. Przepraszam. Chciałam już się przejęzyczyć, ale no, udało mi się tego nie zrobić. To znaczy tak w połowicznie. Ok. I ostatnia naklejka z tej saszytki jest z numerkiem numer 6. Oto błyszcząca szósteczka. Przyklejamy ją na swoim miejscu nad napisem osiłek. Tak jak każdy pewnie widzi, co ja teraz robię. Coś tutaj tak dziwnie mi się zrobiło. O, a! Trudno, naprawi się to później jakoś. Otwieramy nową saszetkę. I zaglądamy i patrzymy, co my tu mamy. Więc... jakąś mamy kartę dodatkową. Co to jest? Ale fajne. I tylko mamy raz, dwa, trzy, cztery naklejki. Czyli zamiast tego jest... Mamy tutaj taką grę i możemy tutaj znaleźć karty pionków smurfów, karty szansy od S4 do S10, naklejki żetonów od 175 do 180 oraz karty żetonów od S11 do S12 i ja mam właśnie tą S12. Więc już wiem, co to jest. To jest karta, która służy do gry w poszukiwaniu zaczarowanego lasu. My zabierzmy się za naklejanie tych naklejek w albumie. Tu jest 114, więc szukamy od razu. Ok. I tutaj mamy na dole, więc przyklejamy. Gotowe i teraz przyklejamy. Staram się, aby mi się nie powtórzyła sytuacja, która przedtem już mi się zdarzyła. Czyli tak dziwnie mi się zrulowała strona. Oj, teraz krzywo, natomiast to przykleiłam. Trudno. Dobra. Kolejny numer. 117. O. Mamy go tutaj. Wystraszoną smerfetkę, którą naklejemy tutaj w tym miejscu. Na numerek 117. Ok. Kolejna naklejka jest z numerem 102. Nowe nakleiłam tą naklejkę, ponieważ nie chcę, aby ten odcinek trwał 100 lat. Już mam przygotowaną kolejną naklejkę, która była pod numerkiem, to znaczy jest pod numerkiem 36, więc szukamy w albumie i znalazłam. Tutaj jest nasz Gargamel, chciałam powiedzieć Gandalf, ale dobra. I uwięził smerfetkę w klatce. Dobra, więc naklejamy na tego Gargamela na swoje miejsce. I my przechodzimy do kolejnej saszetki. Sprężam się, aby ten odcinek nie trwał wieczność i żebyście nie zasnęli. O, znalazłam kolejną kartę do gry. To jest S9, czyli to będą jakieś karty. Zaraz zobaczę, jaka to jest. Już wiem, jaka to jest karta. To jest karta szansy i ja mam S9 z z Papa Smurfem i z, jak się ona nazywała? Poczekajcie, muszę sprawdzić. Ok, znalazłam. Ta karta jest z Papa Smurfem oraz Wierzbinką. No. Odkładam
kolejną kartę na miejsce, a my przechodzimy do naklejania. Zacznę od tej 98, tak wygląda. Więc złamię miejsce, a teraz przyklejam poza wizją. Gotowe, kolejna naklejka z numerem 101. I mamy ją tutaj. Proszę bardzo, tak wygląda. I teraz kolejna naklejeczka z numerem, tym razem 39. Miejsce tej naklejki jest właśnie tutaj. Gotowe i już ostatnia naklejka z tej paczuszki z numerkiem 17. Oj, chyba aż za daleko poszłam. 17, gdzie ona jest? Tutaj znalazłam. Przyklejamy i za chwilę otwieramy kolejną paczkę. Osiłek z Smurfu znajdywaczem jest już na miejscu, a my przechodzimy do kolejnej saszetki. W niej znajdowały się... gdzie Majda, tak mi się wydaje, to jest? Jakieś notatki. Ciamajda z beczką oraz snarfetka. Ważniak, osiłek oraz Ciamajda oraz poszukiwanie w jaskiniach. Zacznijmy od tej jaskini z numerkiem 93. 93 mamy tutaj. Naklejamy. Oj, chciałam przykleić do góry nogami. Ale jestem teraz spostrzegawcza, ponieważ zauważyłam, że chciałam popełnić błąd. Dobra. Kolejna naklejka z numerkiem 126. 126, szukamy. Jeszcze jedna strona. OK. I jedziemy tutaj. Tutaj na dole. Przyklejamy. Gotowe. I kolejna naklejka z numerkiem 30. Gdzie mamy tutaj 30? Tutaj. Teraz przyklejemy. Tak właśnie zauważyłam teraz, bo robię to ogólnie tak szybko, ale teraz się tak przyjrzałam i zobaczyłam, że naprawdę te naklejki są bardzo ładne, kolorowe, no pełne po prostu kolorów i barw. Przedtem po prostu nie zwracałam na to uwagi, ponieważ no szybko muszę to robić, bo mam jeszcze dużo saszetek do otworzenia, a nie chcę, żeby ten odcinek trwał wieczność. Jeszcze później jest godzina, to już w ogóle, no, ale naprawdę bardzo ładne. I tyle. Przechodzimy do kolejnych zeszytek. Zaczniemy jeszcze od tego zeszyciku z numerkiem 109. I przyklejamy. To mi się odsuwa. Znowu krzywo przykleiłam. I ostatnia naklejka z tej zeszytki z numerkiem jest 7. Naprawdę bardzo ładna jest ta naklejka. Tło ma takie błyszczące, bardzo ładne. Naprawdę mi się po prostu podoba. Przyklejamy ją we właściwym miejscu. Przyklejamy. Poczekajcie, bo tutaj coś mi... To skupienie, pewnie dyszę, ale co to, no bo wiecie, staram się. Dobra, przedostatnia saszetka, jeśli chodzi o takie nie z multipaka. I znowu tu mamy jakiś inny napis. Za każdym razem są różne napisy. Teraz jest les... Jezu. Dobra, otwieram. Więc tak. Mamy jakąś taką złotą. Więc tak. Mamy papę Smurfa z taką złotą ramką. O, zobaczcie sobie. Aj, ruszyłam. Problemy techniczne. Ponieważ ja mam tutaj statyw. Tutaj mamy tego ptaka. Nie wiem, jak się on nazywa. Tutaj mamy te wojowniczki. Taki obrazek oraz taki. I od razu otworzę drugą, abym mogła od razu przykleić, żeby to nie przedłużało. Więc tak. O, o. I druga to jest znowu z złotą ramką i z takimi oczyma. Smurfy jak uciekają. Smurfy to jest z tej zaginionej wioski. O, powtórka. Znowu ten zeszyt. Tak. No to pierwsza powtóreczka nam się trafiła, ale tak dobrze. Bo nie miałam w ogóle żadnej powtórki. I taka. Przyklejamy i tyle. I przyklejam naklejkę na numer 121. Oj, chyba trochę krzywo. Więc tutaj. O, teraz jest dość prosto. Dobrze. Kolejna naklejka. Tym razem z numerem 128. Mamy tu numer 128.
i przyklejmy we właściwym miejscu. Kolejna naklejka, tym razem z numerem 42. Jest, znalazłam, więc przyklejamy, nie zwlekamy. Kolejna naklejka z tą złotą rameczką, jest to numer 123, więc szukamy szybko tego numerku, tej strony, na której ma być ta naklejka. Jaki to ma 123? No, wiedziałam, że to będzie specjalna, więc tutaj będzie. Już jest, oczka są na swoim miejscu. Kolejna naklejka 52 z tą znowu złotą ramką. 52, więc to będzie bardziej z przodu. 52. Gdzie to jest? Tutaj, do góry. Mamy tutaj papę Smurfa. Przyklejamy na numerek 52. Ok. Kolejna naklejka teraz z numerem 50 i jest to tutaj na dole, poczekajcie. Ok, teraz widać, gdzie to jest i jest tutaj ptaszek, taki, który lata. I przyklejamy. Tak sobie myślę, że w sumie to ten multipak otworzę osobno od filmiku, ponieważ będzie za długi ten filmik. A nie wiem, czy mama mi pozwoli jeszcze kupić kolejną serię, to znaczy kolejną część tych naklejek, więc moim zdaniem to podzielę na dwie części. Więc to otworzę w osobnym filmiku. I to były ostatnie zażytki, które dzisiaj otworzyliśmy. Jeszcze tylko pozostały mi te trzy do otworzenia i do otworzenia, do przyklejenia do albumu. Najpierw przykleimy tutaj taką z numerem 120. O, od razu mi się otworzyło. Tutaj przyklejamy. Gotowe. I teraz przyklejamy naklejkę z numerem 99, więc to moim zdaniem będzie tutaj gdzieś. O, i znowu. Proszę, gotowe. I już ostatnia naklejka, jeśli chodzi o tę paczuszkę. 171. Widzę, że tu jest jakaś część z obrazka, więc przyklejamy ją. Naklejka przyklejona, a my przechodzimy do końca. Tak jak przed chwilą wspomniałam, multipaka, pokażę Wam, otworzę dla mnie zażytki z multipaka w osobnym filmiku, ponieważ jakbym w tym odcinku otwierała, to by po prostu ten odcinek za długo trwał. Dzisiaj otwierałam 7 zażytek i tyle wystarczy. Na tym odcinku również otworzę z Wami 7 zażytek, więc się to wszystko wyrówna. Dajcie znać mi w komentarzu, czy dobrze Wam pokazywałam te naklejki, czy chcecie, abym w następnym filmiku jakoś poprawiła pokazywanie tych naklejek, ponieważ teraz tak na szybko to robiłam. Jeszcze dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie, abym pokazała Wam z bliska ten album, jak wyglądają dokładnie poszczególne obrazki i tak dalej, jak wyglądają poszczególne naklejki, które mam w tym albumie. No. I to tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapki w górę, komentarz oraz subskrypcję i więcej subskrybentów, tym lepiej dla mnie, ale dla Was pewnie też, ponieważ będziecie mieli satysfakcję, że jesteście w dobrym miejscu. Dobrze. Pamiętajcie również o subskrypcji. Mówię do osób, które mnie nie subskrybują, a jeśli mnie subskrybują, osoby pewne, znaczy pewnie dużo osób mnie subskrybuje z grona, które mnie teraz ogląda, to nie zapomnijcie o dzwoneczku, który znajdziecie przy napisie subskrybuj, aby być ze mną na bieżąco i aby być powiadomieni o tym, że pojawiły się nowe filmiki na moim kanale. A! Jeszcze jedno! Zajrzyjcie również na moje social media. Karika125 to jest Instagram, małpakaro.channel to jest Musical.ly oraz karo.channel to jest Snapchat. Wszystkie te nazwy będziecie mieli napisane dokładnie w opisie, tak jak zawsze pod każdym filmikiem. Jeszcze do Was taka mała prośba, bardzo dziękuję Wam za to, że zadajecie mi te wszystkie pytania i w ogóle wysyłacie te wszystkie bardzo miłe komentarze. Czasami się zdarzyłem takie, no, w jakimś stopniu niemiłe, ale zawsze próbuję odpowiedzieć tak, aby nikogo nie urazić i tak dalej. Ale chciałabym zwrócić uwagę na komentarze, które się ciągle powtarzają, typu ile masz lat, do jakiej chodzisz klasy, do której chodzisz klasy, czym obrabiasz filmiki. To są takie podstawy, które się zawsze zdarzają.
często powtarzają. Ja odpowiadam dużo na te komentarze, staram się na każdy odpowiedzieć i czytam każdy komentarz. I bardzo Was bym poprosiła, proszę Was o to, abyście czytali poprzednie komentarze, czy nie wystąpiło już to pytanie przedtem, ponieważ, no wiecie, im więcej jest takich komentarzy, tym dłużej muszę na nie odpowiadać i spędzać na odpowiadanie więcej czasu, więc bardzo Was proszę o to, abyście po prostu, no, patrzyli na poprzednie komentarze, czy już nie pojawiło się to pytanie, które chcecie dzisiaj teraz zadać. Dajcie również opis pod każdym filmikiem, ponieważ tam są zawarte pytania i odpowiedzi na podstawowe pytania, które się pojawiają, to znaczy zawsze pod każdym filmikiem. Dobrze, z mojej strony to tyle, buziaki i do zobaczenia. Bye!